Urodziny obchodzą dzisiaj bracia Piotr i Paweł Broszkowie. Bliźniacy urodzili się 21 kwietnia 1983 roku w Kielcach. Pierwsze piłkarskie kroki stawiali w Polonii Białogon i SMS-ie Zabrze. Do Wisły trafili pod koniec 1998 roku za sprawą Adama Nawałki, który dostrzegł ich talent i zaproponował przenosiny do Krakowa. Debiutu w pierwszej drużynie szybciej doczekał się Paweł. Stało się to we wrześniu 1999 roku. Piotr pierwszy mecz rozegrał dwa lata później. Obaj bardzo skorzystali na wypożyczeniach. Paweł ogrywał się w ŁKS-ie i GKS-ie Katowice, Piotr również w ŁKS-ie oraz w Górniku Zabrze. Po powrocie z wypożyczeń stali się kluczowymi zawodnikami Wisły. Zdarzało się, że występowali razem w ataku, ostatecznie jednak Piotr stał się świetnym lewym obrońcą, a Paweł znakomitym napastnikiem. W styczniu 2011 roku wspólnie przenieśli się do tureckiego Trabzonsporu, zgodnie zapewniali jednak, że do Wisły powrócą. Stało się to w 2013 roku. Po drodze Piotr był jeszcze zawodnikiem Lechii Gdańsk, a Paweł Celticu Glasgow i Recreativo Huelva. Piotr karierę zakończył w 2015 roku po rozstaniu z Piastem Gliwice. Paweł oficjalnie pożegnał się z Wisłą w 2018 roku, ale jednak powrócił do gry z białą gwiazdą na piersi. Bracia Broszkowie zapisali piękną kartę w historii polskiej piłki nożnej. Obaj występowali w reprezentacji Polski. Bliźniacy łącznie rozegrali prawie 700 spotkań w barwach Wisły. Paweł jest drugim najlepszym strzelcem w historii klubu. Wspólnie mają 12 tytułów Mistrza Polski, a wygrywali także Puchar Polski, Puchar Ligi i Super Puchar Polski. W dniu urodzin Pawłowi i Piotrowi składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń.